Jedna z głównych atrakcji Helu ostatnich kilku lat pożegnała się z tym miastem. Dzisiaj zdemontowany oraz wywieziony został posąg Neptuna, który trafi teraz do Australii. Neptun w Helu pojawił się w maju 2020 roku w wyniku współpracy miasta z prywatnym właścicielem rzeźby, na zlecenie którego powstał. Zrobiłem to dla moich dzieci, aby kierowały się mądrością, tak jak grecka głowa tego Neptuna, i przekonaniem siły ducha, żeby po prostu były w stanie marzyć i osiągać swoje marzenia w rzeczywistości. Bo wykucie takiego Neptuna z jednej skały, czyli zrobienie takiego monolitu, jest rzeczą niebywałą i powinny się tym kierować, że warto marzyć, warto osiągać. Rzeźba, która jest kopią XVI-wiecznego posągu fontanny we włoskiej Bolonii, do Helu trafiła na podstawie umowy licencyjnej, która zakładała, że będzie stać w tym mieście przez 10 lat. Najpierw był opis, że można je co roku wypowiedzieć, ale głównie był to też paragraf, gdzie można było wypowiedzieć umowę, jeżeli nie były dopełniane warunki zapisane w umowie. Na tej podstawie, kiedy przyleciałem rok temu w kwietniu, miałem rozmowę z burmistrzem i wyraziłem moje niezadowolenia i niestety już wtedy określiłem się, że jeżeli tak będzie dalej, to będę musiał wypowiedzieć. Ostatecznie umowa wypowiedziana miała zostać pod koniec ubiegłego roku, a następnie trwał spór między właścicielem a miastem, które nie widziało podstaw do odstąpienia od umowy. Dziś jednak nastąpiła rozbiórka rzeźby i Bóg Mórz pożegnał się z Helem. No trochę jesteśmy smutni z racji tej, że opuszcza Hel, prawda? No bo to była taka niezwykła atrakcja w sumie. Gdańsk, Hel, prawda? Te nadmorskie miejscowości miasta. Troszeczkę smutni jesteśmy, bo ciągle przychodziliśmy tutaj, żeby, prawda, popatrzeć na tą rzeźbę, poczytać, bo było dużo wiadomości, prawda, na tych tablicach. A jak zdjęto te tablice, to się zaczęliśmy zastanawiać, dlaczego. Powód jest już znany i choć samo postawienie rzeźby budziło różne emocje, to teraz dominuje przekonanie, że Neptuna w Helu będzie brakować. No żal, szkoda. Szkoda, bo zawsze jak rano wychodziłem sobie na spacerek, zawsze lubiłem przechodzić obok niego, popatrzeć. No szkoda, bo to była jedna z głównych atrakcji Helu. Miejmy nadzieję, że burmistrz postanowi coś lepszego albo coś nawet w zamian fajnego postawić, żeby goście byli zadowoleni, którzy przyjadą na przyszły sezon letni. Była to wielka atrakcja miasta oczywiście, niestety nie można tego, jak powiem, zabierać temu całemu monumentowi, aczkolwiek trzeba iść dalej. Tak najwyraźniej miało być, trzeba się z tym pogodzić, trzeba pogodzić się z wolą właściciela i trzeba iść dalej. Wizji jest wiele, począwszy od postawienia następnych posągów, kończąc nawet na infontannie. Jako klub radnych Nowy Hel, jako radni, jako głos mieszkańców, którzy kontaktują się z nami, mówią, najchętniej byłaby to postać rybaka, który jest na ścianie w naszym porcie morskim. Tak zwany sześciopalcowy rybak. A czym ostatecznie ponownie zaskoczy nas Hel, jeszcze nie wiadomo. Wiadomo za to, że Neptun kilka najbliższych miesięcy spędzi w drodze do dalekiej Australii. Ten projekt rzeźbiarski, który początkowo nazywał się Neptune of Bologna Centurion Project, to nigdy nie miał się nazywać Neptun Helski, to nazywa się od roku Neptune Majestic. Neptune Majestic jest nazwą brandingową, którą zarejestrowałem w Urzędzie Patentowym w Australii i będzie służyła ona brandingowi sieci hoteli. Kto wie, może jeszcze kiedyś Neptun powróci na początek Polski w tej czy innej postaci, tak samo niespodziewanie, jak pojawił się tu przed 4 laty.